życie, na co jesteście sfokusowani. Wszyscy wsłuchani i z zainteresowaniem chłonący dziennikarską wiedzę. W naszej redakcji gościli uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu. I choć na co dzień uczą się logistyki czy ekonomii, to przez ten krótki czas spojrzeli innym okiem na pracę redakcji. W telewizji Zabrze niektórzy nawet na własnej skórze przekonali się o tym, jak wygląda praca przed obiektywem kamery. I choć początki były trudne... Dobra, git. Już mogę? No. Dobra. W urzędzie nie mogę. Jeszcze raz. Wszystkim paniom w każdym wieku życzymy nie tylko spełnienia, no i się... To po chwili każdy z uczniów poczuł się jak ryba w wodzie i bardzo dobrze zaprezentował swój materiał newsowy. Jesteś gotowa? Dobra, git. W budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Wolności spotkały się małżeństwo o wieloletnim stażu pożycia małżeńskiego. Zapytaliśmy ich, jaki jest sekret na tak długotrwały związek. Rozdano tegoroczne Ateny, czyli specjalne nagrody przyznawane przez władze miasta wybitnym jednostkom, które wnoszą olbrzymi wkład w rozwój Zabrza. W tym roku wyróżniono 4 laureatów, a całość uroczystości już tradycyjnie odbyła się w hotelu Diament. Były też inne formy pracy dziennikarza, czyli tak zwana sonda. Czy uważa pani, że pierwszy dzień wiosny jest odpowiedni na dzień Wagarowicza? Uważam, że tak, bo pogoda jest sprzyjająca dla uczniów. Wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, żeby iść sobie na Wagary i odpocząć chociaż ten jeden dzień, żeby nabrać takiej nowej energii i żeby wkroczyć w ten tydzień z nową energią. Co jest dla pani wyznacznikiem wiosny? Przede wszystkim słońce, kwitnące drzewa, piękna pogoda i ciepło, ciepło. Po wywiadach młodzież odwiedziła montaż. W tym miejscu przekonali się, jak to, co nagrali przed kamerą w studiu, może z dodatkiem zdjęć i muzyki, ciekawie wyglądać.